Po letniej przerwie wracamy do malarskich off-topików. I skoro mamy złotą polską jesień, to dzisiaj bardzo złoty obraz. Pocałunek Gustawa Klimta z lat 1907-1908. I tak, wiem, że ten obraz jest bardzo ograny i niesamowicie rozpowszechniony. I kiedy mówiliśmy znajomym, jaki będzie następny obraz w off-topiku, to były dwa rodzaje reakcji. Albo było, naprawdę? Klimta? Albo, o, ekstra, Klimta! Bo chyba każdy ten obraz zna, widział i ma na jego temat jakieś zdanie albo jakąś opinię. Bo trudno od tego obrazu uciec. Jest na wszystkim. Na skarpetach, zegarkach, parasolach, poduszkach, pudełeczkach, lustereczkach, podkładeczkach, wazonach, puzzlach, pozytywkach, chustach, chusteczkach. No i oczywiście na każdym wymyślonym przez człowieka rodzaju filiżanki albo kubka. I mam wrażenie, że no, wątpliwa jakość tego całego pocałunkowego badziewia wpływa na nasz odbiór tego dzieła. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na pocałunek Gustawa Klimta tak, jakbyśmy widzieli ten obraz pierwszy raz. No to do dzieła. Jest złote tło, jest łąka, a na łące dwie przytulone postacie. Mężczyzna jest wysoki, masywny, ma wielki kark, tak jakby przeszedł nie jeden trening crossfitu. To jest nie tylko mężczyzna, ale to jest wręcz symbol męskiej siły. Za to kobieta jest drobna, klęczy, ma ułożoną twarz tak, jakby właśnie przeszła jakieś skomplikowane złamanie karku, zamknięte oczy i błogi wyraz twarzy. To nie jest tylko kobieta, to jest kobiecy wdzięk, lekkość i delikatność. Ten kontrast pomiędzy pierwiastkiem męskim i damskim jest wzmocniony przez to, jak oni są ubrani. Mężczyzna w wielkie, mocne, wyraźne, czarne prostokąty, a kobieta w lekkie, miękkie linie, które ozdobione są elipsami i spiralami. Już sam ten ubiór, ten ozdoby na ubiorze wskazują właśnie na to zawarcie się dwóch pierwiastków, męskiego i żeńskiego. One zaraz się pocałują, a jako to, że ta łąka nagle się urywa, to jest tak, jakby oni stali nad przepaścią i być może zaraz po tym pocałunku runą w tę przepaść, tak jakby runęli w otchłań miłości. No i można powiedzieć, że na tym obrazie jest tylko złote tło, łąka i dwie postacie, ale tak naprawdę jest ta miłość, która zaraz chwyci tych kochanków niczym wielka, obezwładniająca siła. I tak mógłby opisać ten obraz ktoś, kto widzi go pierwszy raz w życiu, ale nie zna historii sztuki. Ale my znamy historię sztuki i możemy powiedzieć o nim troszkę więcej. Przede wszystkim pocałunek powstał w tak zwanym złotym okresie Klimta, kiedy ten malarz sięgał bardzo silnie, często i dużo po złoto. I to nie po złotą farbę, ale po złoto płatkowe, czyli właściwie technikę nie malarską, ale technikę rzemiosła artystycznego, bo złotem płatkowym na przykład pozłacało się ramy obrazów, albo meble, albo jakieś ornamenty. W tym złotym okresie pojawia się nie tylko złoto płatkowe, ale także na przykład w innych obrazach Klimt stosował półszlachetne kamienie, więc w ogóle już technikę inkrustacji. Zupełnie z jubilerstwa bardziej, czy właśnie z meblarstwa, niż z malarstwa. W tych złotych obrazach to są właściwie najsłynniejsze dzieła, jakie on stworzył, bo oprócz pocałunków w złotym okresie powstała też Adele Bloch-Bauer, czy różne wersje Judyty albo Salome. Ale kiedy ktoś, kto zna trochę historii sztuki, patrzy na ten obraz, to pierwsze skojarzenie to jest złote tło, a zatem gotyk, średniowiecze. To właśnie średniowiecze dawało postaciom z takiej nierzeczywistej rzeczywistości, jakimś niebiańskim aniołom i świętym, złote tło. Tak jest na przykład tutaj w dyptyku Wiltona, gdzie aniołowie kroczą po jakiejś takiej łące na złotym tle, a już super silnie to jest widoczne w bizantyjskich średniowiecznych mozaikach. Na przykład w tej, w apsydzie kościoła świętego Witalisa w Rawennie. Tę mozaikę Gustav Klimt widział i bez wątpienia zainspirowała go, bo przecież te migotliwe złote tesery no żywcem właściwie przeniósł na płótno malarskie i użył ich jako tła w złotym okresie. Ale to nawiązanie historyczne do historii sztuki jest nie tylko w tym złotym tle, bo kiedy przyjrzymy się temu, jak ubrana jest kobieta, to okaże się, że jej szata jest ozdobiona spiralami. Spiralami, które pojawiają się w historii sztuki na samym początku działalności artystycznej człowieka w sztuce prehistorycznej. Bo w ogóle po co człowiek robi sztukę? Po co człowiek prehistoryczny, dla którego przeżycie każdego dnia jest walką o przetrwanie, marnuje czas, energię, później ludzie marnują także pieniądze, żeby tworzyć rzeczy, które są właściwie niepotrzebne? Być może dlatego, że zadaniem sztuki jest sprawianie, abyśmy stawali się lepszymi ludźmi. I być może o tym tak naprawdę jest ten obraz. Co więcej, skoro on odwołuje się do historii, to do różnych momentów tej historii, używa różnych technik artystycznych, bo nie tylko malarskich, ale także rzemieślniczych, to jedyne słowo, jakie mi tutaj przychodzi do głowy, to jest takie trudne słowo, synteza. Ten obraz
jest syntezą, pewnym podsumowaniem działalności artystycznej człowieka, tej niepotrzebnej działalności, ale z drugiej strony jak strasznie potrzebnej, byśmy mogli nazywać się ludźmi. I być może właśnie ta synteza na początku XX wieku, w sumie bardzo nowoczesna, bo przecież to jest obraz nowoczesny, secesyjny, miękkie linie tej secesyjnej ornamentyki łączą się z geometrycznymi wzorami na szacie mężczyzny, które to geometryczne ornamenty były charakterystyczne dla secesji wiedeńskiej, a Gustav Klimt był tej secesji wiedeńskiej jednym z najwybitniejszych przedstawicieli. Czyli mamy współczesny obraz, różne techniki, różne rozwiązania historyczne. Być może ta synteza sztuki była potrzebna, aby już 10 lat później sztuka zrobiła wielki krok do przodu i nie wyglądała tak jak na złotym okresie Klimta, ale tak. I o tym, jak to się stało, że w te 10 lat zrobiliśmy taki wielki krok do przodu, że ze złotego okresu Klimta doszliśmy do czarnego kwadratu na białym tle, jest odcinek off-topiku sprzed już 2 lat. On jest tutaj. Kliknijcie tutaj, aby subskrybować ten kanał. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia.